boksie zawodowym zadebiutowałem w 2001 roku. To 18 lat, 21 walk, do tego kilka walk w MMA i K1. Bardzo się cieszę, że nareszcie udało nam się doprowadzić do tej walki. Najman Trypson. Możecie mówić o nich, co chcecie. Mam to gdzieś. Ile to było już, nie wiem, 7 lat temu, tak, czy 6 lat temu byłem w programie. Mówię, dalej chleję, imprezuję, a wcale tak nie jest. Moją pasją stał się sport, cieszę się z tego. Pozdrawiam serdecznie Przemysława Kuliga, świetny bokser, wielokrotny mistrz Polski. Biegałem z nim, pamiętam, biegałem po lasach, już nie dawałem rady, już ciemno się przed oczami robiło. Oczywiście na końcu tam gdzieś wymiotowałem i tak dalej. Mówił, Paweł, masz jaja, masz charakter, to mi się podobało, to był test, chciałem cię sprawdzić. Nauczył mnie takiego charakteru, że nie można się poddawać. Trypson bardzo ciężko trenuje. Do walki 8 czerwca będzie niesamowicie przygotowany. Wynik tej walki dla mnie już jest przesądzony. Marcin, przegrasz. Ja ci to mówię. Paweł Trybała ma jeden wielki atut. Swojego trenera, Mirka Oknińskiego, który jest geniuszem taktyki. Marcin, dosyć tych uprzejmości. Będziesz leżał, będziesz bity, będziesz płakał. Mam nadzieję, że sędzia nie zdąży przerwać i że z Trypson, za czym zdążysz klepać, dopadnie. Sprawy między nami już jakiś czas temu zabrnęły tak daleko, że wymagały definitywnego zakończenia. Nigdy nie byłem frikiem. Ja zawsze byłem sportowcem, nigdy nie byłem materiałem na mistrza świata. Znalazł sobie taki sposób na fame, tak, żeby obrażać i przez to miał różne propozycje, pokazywało, gadali o nim, pokazywali go wszędzie. Będę wybawicielem dla wszystkich, którzy już chcieliby zobaczyć Marcina Najmana na emeryturze. To nie może się udać, ponieważ ja sportową karierę już zakończyłem. Sportowiec powinien dla mnie mieć jaja. Ja bym się przewracał bez nogi, bez ręki, ale bym walczył do końca. Paweł nikt nie przejmuje się moimi kontuzjami. Niech zajmie się swoją robotą. Ja mogę wyjść nawet bez tej ręki. Bo liczy się tylko to, co jest do załatwienia. Poznałem żonę, narodziły mi się córeczki. To świat się zmienił. Poszedłem właśnie w stronę sportu. Przez to, że to jest MMA, że to jest sport, może się wydarzyć wszystko. Ja mam ochotę zawalczyć za niego i wskoczyć do tego ringu. Zakończyłem boks, zakończyłem sport już definitywnie. Może tata jeszcze kiedyś wróci do boksu, ale musi jeszcze wyleczyć kontuzję. Jeżeli on czuje jakieś tam większe zagrożenie, to on po prostu nie ma jaj, żeby walczyć do końca i poddaje się, udając jakąś kontuzję. Mężowie moich koleżanek chodzą do pracy z teczką, natomiast mój mąż bierze rękawice i idzie do klatki. Co ja mam jej powiedzieć? No nie, nigdy nie widzę, nie wiem, jak ona wygląda. W sumie nie wiem, jak ona do tego podchodzi, bo mi by było wstyd trochę, ale nie wiem. Nie znam żony Trypsona i w ogóle nie wiem, co nie. Bym bardzo chciała, żeby mój tatuś wygrał, bo bardzo, jemu naprawdę bardzo zależy na tej walce. Ta walka nie będzie opierała się na żadnej taktyce, na żadnych umiejętnościach. Ta walka będzie się opierała wyłącznie na emocjach. Pies, który dużo szczeka, nie umie gryźć. To jest właśnie Marcin Najman. Mówisz coś o szczekających psach. No na pewno w dziedzinie psów jesteś ekspertem. Natomiast mnie interesuje tylko 8 czerwca. Słyszę Marcin Najman, to po prostu, no nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Nie interesuje mnie jego gadanie. To są tylko słowa. Szczerze, prosto z serca. Koniec tych wieśniackich filmów w necie. Chcę zobaczyć, jak klatka się zamknie, ich walkę na pięści. I myślę, że wy też na to czekacie. Już chwilę dowiemy się prawdy. See ya. Pierwsza gala FFF już w sobotę 8 czerwca w Zielonej Górze. Na żywo, tylko w Polsacie.